Można śmiało powiedzieć, że niektóre bronie brzmią jak coś z kiepskiego filmu kina akcji, ale każda z nich została skonstruowana i przetestowana do walki. Jednak ze względu na wady konstrukcyjne żadna z nich nie jest już w użyciu. Dowiedzmy się, która z tych dziwnych broni była najgorsza z najgorszych. Pomiędzy ludźmi od dawien dawna dochodziło do konfliktów, aż w końcu wymyślono pierwsze bronie. Co ciekawe, kiedyś to słonie były czołgami armii. Te masywne stworzenia stanowiły ogromny problem dla generałów, który trzeba było pokonać. Tak więc w II wieku przed naszą erą Rzymianie wymyślili coś, co uważali wtedy za genialne – świnie bojowe. Wiedzieli, że słonie nie lubią świń. Z jakiegoś powodu szybko poruszające się, piszczące zwierzęta przestraszyły duże słonie. Ale Rzymianie chcieli podnieść poprzeczkę. Pokrywali swoje świnie smołą i je podpalali. Świnie stały się wtedy prymitywną formą pocisku przeciwpancernego. Jednak te biologiczne, płonące pociski okazały się fatalnym pomysłem. Świni nie można było wycelować i nie trwało to zbyt długo, zanim zwierzęta umierały. Zdarzały się nawet przypadki, gdy płonące świnie przynosiły odwrotny skutek, przebiegając przez szeregi rzymskich żołnierzy i podpalając ich zamiast wroga. Podsumowując, świnie okazały się epicką porażką. HMS Habakuk wydaje się kolejnym okropnym pomysłem. To niesamowite, jak daleko to zaszło. Habakuk został wymyślony przez brytyjskiego inżyniera Geoffreya Nathaniela Pike'a. Jego pomysł polegał na zbudowaniu całego lotniskowca z pykretu, mieszaniny lodu i miazgi drzewnej. Zgadza się, pan Pike chciał zbudować okręt wojenny z lodu. Podczas II wojny światowej wymyślono wiele innowacji. Część z nich była doskonała, część absurdalna lub od początku skazana na porażkę. Czy pomysł zbudowania lotniskowca z lodu zamiast ze stali, której zwyczajnie brakowało, należał do tej pierwszej grupy? W maju 1943 roku okazało się, że projekt potrzebować będzie więcej stali niż początkowo zakładano. Koszt budowy lotniskowca wywindował do sumy aż 2,5 miliona funtów. Tym samym zaczął być on postrzegany jako mniej efektywny. W grudniu tego samego roku odbyło się ostateczne spotkanie, podczas którego poruszono temat Habakuka. Konkluzja była taka, że w obecnych czasach jest on mało efektywny i zbyt skomplikowany. Alianci nie byli już tak zdesperowani jak we wcześniejszych latach i woleli projekty bardziej konwencjonalne. Cały projekt został uznany za porażkę, a Brytyjczycy kontynuowali budowę stalowych statków w staromodny sposób. Ale Habakuk nie był jedynym żenującym, nieudanym statkiem w historii wojskowości. Rosja stworzyła równie dziwnie wyglądający statek, który okazał się kompletną katastrofą. Nowgorod to okręt obrony wybrzeża o nietypowym, okrągłym kształcie kadłuba. Rosjanie uważali, że to genialny projekt, ale wkrótce przekonali się, że był to duży, okrągły błąd. Jego kształt sprawiał, że był nieporęczny i niezwykle trudny w manewrowaniu. Oznaczało to, że musiał poruszać się powoli, a zanim zostanie prawidłowo ustawiony, bitwa będzie już skończona. Okrągły statek wydawał się być bardziej zabawny do oglądania niż pomocny podczas walki. Jednym z największych lęków żołnierza jest przebywanie na otwartej przestrzeni podczas walki. To kolejne nieudane urządzenie wojskowe dosłownie postawiło żołnierza w najgorszej sytuacji ze wszystkich. Hiller VZ-1 Pony był latającą platformą, która unosiła żołnierza w niebo. Pomysł wydaje się całkiem fajny, ponieważ żołnierz byłby w stanie unosić się w powietrzu. Ale kiedy się nad tym zastanowić,
Wszystko, co zrobiła latająca platforma, to uczynienie go łatwym celem. Urządzenie zostało opracowane w latach 50. przez firmę Hiller Helicopters. Nie było skrzydeł, a wirnik był nieruchomy, co oznaczało, że żołnierz mógł poruszać VZ-1 Pony, przenosząc ciężar ciała z boku na bok. Mogło to postawić go w niepewnej sytuacji, gdy próbował odpowiedzieć ogniem na wroga, kontrolując jednocześnie platformę. Nie pomagało również to, że wystarczyło jedno lub dwa bezpośrednie trafienia wrogimi pociskami, aby uszkodzić urządzenie. VZ-1 Pony wyglądał fajnie i na pewno ciekawie się go testowało, ale po prostu nie miało to sensu w walce. VZ-1 nie był jednak jedynym nieudanym latającym urządzeniem tamtych czasów. W rzeczywistości podczas II wojny światowej Brytyjczycy próbowali stworzyć latający samochód, ale cała sprawa zakończyła się katastrofą. Hafner Rotabaggi miał być latającym jeepem, który miał pozwalać żołnierzom przeprawiać się przez rzeki, pola minowe i pozycje wroga za pomocą jednego przełącznika. Całość ważyła tonę, co oznaczało, że zbiornik paliwa opróżniłby się niemal natychmiast, a to z kolei skutkowałoby upadkiem pojazdu na ziemię. Ponadto jeep nie jest najbardziej aerodynamicznym pojazdem, co sprawia, że sterowanie nim w locie jest dość trudne. Cały projekt został ostatecznie porzucony. Albert Bacon Pratt otrzymał patent na miniaturową armatę, która była montowana na hełmie. Prattowi wydawało się to świetnym pomysłem, a nawet udało mu się przekonać do niego innych, ale z perspektywy czasu pomysł przystawienia komuś pistoletu do głowy wydaje się być co najmniej zły. Aby użytkownik mógł wystrzelić z broni, wystarczyło dmuchnąć. Powodem, dla którego Pratt był tak zachwycony tym pomysłem, było to, że pozwalał on użytkownikowi podświadomie celować we wroga, po prostu na niego patrząc. Wystarczyło, że żołnierz odwrócił głowę i dmuchnął. Pratt twierdził, że mocna sprężyna, która ładowała następny pocisk do lufy, przeciwdziałała odrzutowi wystrzeliwanego pocisku. Mogło to być jednak przesadzone, ponieważ niektórzy twierdzili, że odrzut był wystarczająco silny, aby złamać żołnierzowi kark. Do tego doszedł problem zacinania się. Jedynym sposobem rozwiązania problemu było zdjęcie całego kasku z głowy, a następnie rozebranie go na części, a pocisk mógł eksplodować w komorze. Podczas II wojny światowej alianci próbowali wszystkiego, co ich zdaniem mogło pomóc w pokonaniu Hitlera, nawet jeśli było to tak szalone, jak przypinanie rakiet do kół gigantycznego systemu przenoszenia bomb. Pan Jandram, znany również jako Wielki Pan Jandram, był masywnym wózkiem o napędzie rakietowym i ładunkiem wybuchowym zaprojektowanym przez armię brytyjską podczas II wojny światowej. Główny problem z tą bronią polegał na tym, że jeśli choć jedna z rakiet zawiodła, wielki bęben zacząłby kręcić się w koło lub gwałtownie zbaczał z kursu. W miarę kontynuowania testów inżynierowie wierzyli, że mogą rozwiązać problem z celnością, dodając więcej rakiet, aby zrekompensować te, które zawiodą. Niestety, zaczęły zrywać się z kół i strzelać na oślep. Zdarzyło się to wielokrotnie, prawie zabijając obserwatorów testów. Zdecydowano, że wielki pan Jadram będzie zbyt dużym obciążeniem na polu bitwy i projekt został porzucony. Która z tych broni była najgorsza? Daj nam znać w komentarzach poniżej, a jeśli podobał Ci się ten film, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnego. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!